Witam serdecznie widza w najnowszym odcinku. Siemanko drogi widzu, z tej strony poważny kolekcjoner. Nie wyłączaj tego, to jest intro. Ponieważ zostałem intrem na kanale Yuki Desana, tego nędznego handlarzyny. Drodzy moi, przed nowy odcinek, więc warto obejrzeć, a przed tym zapodać łapkę w górę, komentarz oraz subskrypcję dla zasięgów, bądź ewentualnie po filmie, jeżeli wam się spodoba. Także nie owijamy i wchodzimy w nowy odcinek. Moi drodzy, dzisiejszy odcinek będzie taki typowo na lajcie, ponieważ pokażę wam pewne gry, których pomimo iż bardzo byście chcieli, bardzo o nich wszędzie piszecie, na wszelkich forach, portalach, Facebookach, normalnie w swoich wishlistach potrzebujących normalnie na półkę gier, które byście chcieli, nie wiem, mieć na regałach, w kolekcjach, gdziekolwiek, ale z niewiadomych przyczyn, bez względu na cenę, i takich, moi drodzy, nie kupujecie i pewnie nie kupicie. Bo moi drodzy, pewnie jak zauważyliście ostatnio, praktycznie wszystkie moje oferty zniknęły z Allegro. Po prostu pewna frustracja przejęła nadą kontrolę. Dlatego, że wiele moich rzeczy, moi drodzy, miałem wystawionych, gdzie nawet nie kontrolowałem tych cen, ponieważ przy tam 5-6 tysiącach przedmiotów, jak robiłem obniżki typu wszystko minus ileś tam procent, nawet nie patrzyłem, która gra, o ile, moi drodzy, się obniżyła cenowo i jaka jest jej wartość rynkowa. I doszło do takich, moi drodzy, abstrakcji, gdzie ostatnio Retro Sektor zapytał mnie o cenę Terranigmy na Super Nintendo. Tam podałem mu cenę w oparciu o to, za ile miałem wystawioną ją na Allegro. Ale potem, moi drodzy, spojrzałem na cenę tej gry na eBayu oraz na ilość obserwujących tą grę u mnie na Allegro ludzi, to doszła pewna jakaś skrajna ułomność, jakaś paranoja, bo moi drodzy, stwierdziłem, że to jest jakieś niepoważne. Gra normalnie w tym momencie na eBayach w wersji angielskiej chodzi w granicach 2 kafli ponad. Ja mam wystawioną za 1200 zł, obserwuję to 20 osób, leży od ponad roku, jak nawet nie więcej. I moi drodzy, pytanie brzmi, na co ci obserwujący czekają? Aż zacznę dodawać tą grę do płatków Cheerios, kurwa, z Biedronki, czy może do frytek, kurwa, z Maka? W tym momencie, moi drodzy, sytuacja podobna na przykład też z innymi grami, które wam tutaj teraz pokażę. Pokażę wam, moi drodzy, 6 gier w tym odcinku. I to będzie taka w sumie seria. Będę pokazał wam w tych odcinkach gry, które były u mnie wystawione, które się już nie pojawią u mnie na Allegro. Z takich powodów, że osiągnęły już takie apogeum, kurwa, cenowe, i były punktem gównianych, bezsensownych dyskusji w oparciu o kurwa nic, gdzie w momencie, jak się zobaczyło, jakie są wartości tej gry, tych właśnie tytułów poszczególnych, które będą właśnie pokazywane w tym takiej, powiedzmy, serii, gdzie będę pokazywał właśnie te gry, no to te ceny, które aktualnie miałem i które cały czas w jakoś sporo się zmieniały, czy to w dół, czy to w górę, ale ogólnie najczęściej szły w dół, bez kontroli były naprawdę abstrakcyjnie niskie, niemniej jednak nie stroniło to od tego, żeby wielu komentowało bezpodstawnie te ceny, bo to po prostu są drogie gry. I moi drodzy, paradoks polega na tym, że czasami zastanawia się człowiek, na co niektórzy ludzie liczą, że co, że gra, która warta jest, załóżmy rynkowo, na dzień dzisiejszy, czy to na price chartingu, czy to na eBayu, to gdziekolwiek, no nie wiem, 1500 zł, a ktoś ją wystawi za 1300, czy 1200, czy tam 1000 nawet, to na co tacy obserwatorzy liczą? Bo ja sobie zagadałem, czy to z moim kumplem jeszcze jeden level, czy to z jakimś innym jeszcze ziomkiem, który też sprzedaje na Allegro, i doszli do wniosku, że obserwatorzy mają jakieś założenia. I jeżeli obserwuję jeden, dwóch, spoko, ale jak obserwuję 21 rzecz, gdzie cena już jest połowiczna, i mogą mieć świadomość tego, że nawet nie muszą kupować dla siebie, mogą kupić to pod kątem nawet jakiegoś zarobku, typu kupujesz tutaj na Allegro, to jest zaraz na eBayu, znasz ten 20% i tak zarabiasz. To nawet w tej kwestii, moi drodzy, u nas jest jakaś patologia. Paradoks też polega na tym, że jak usunąłem te oferty, zaczęły się jakieś telefony robić, typu, że dlaczego pan usunął, ja czekałem. Kurwa, ale ile czekałeś? Rok? I na co czekałeś? Aż nie wiem, będę dokładał to do bonusowo do parówek, kurwa, z Indyka, z Lidla? No nie. I teraz w tym momencie, moi drodzy,
Czy będą się pojawiały aukcje na Lego? Tak, tylko że już wyrywkowe rzeczy, pojedyncze, nie po parę tysięcy, tylko tam 100-200 rzeczy, powiedzmy, konkretnie ustalonych cenowo, na określony czas. Nie będzie, że będzie coś gniło i ktoś będzie czekał, że ja nie wiem, kurwa, że... Nie wiem, kurwa, zachoruję może na raka i będę potrzebował, kurwa, na, nie wiem, na jakąś, na leczenie i może sprzedam coś, kurwa, nie wiem, za 20% wartości. Chociaż zdarzało się, że niektóre gry były wystawione naprawdę, kurwa, kuriozalnie. A i tak, kurwa, obserwowało to 15, 20, 30 osób i nikt nie był skrajny nacisnąć, kurwa, skory nacisnąć kliknięcia kup teraz. Ostatnio gadając jeszcze, to właśnie jak mówiłem z tym moim kumplem, jeszcze level, który też handluje na Allegro i powiedział mi na przykład, że on przestał wystawiać rzeczy na licytację, bo gry, dobre, fajne tytuły w pudełkach z okładkami, nie jakieś może wybitne, ale jakieś takie, powiedzmy, w miarę spoko, kończyły się na 9 zł. Gdzie rynkowo są po 50, po 40, na 9 zł się kończyły i to zakrywało jakąś, kurwa, kpinę, bo wiecie, jak jedziesz z czymś na giełdę, na jakiś targ staroci i wystawisz gry na PSX-a, czy na jakieś filmy po 10 zł, to zejdą szybko, bo po dyszce to takie... brytyjskie 2 funty, to biorą 1,5 funta nawet, to biorą od ręki, więc na ciul wystawiać rzeczy na Allegro po 10 zł, skoro spokojnie można je wysypać, kurwa, na stoliczek, czy nawet na jakąś szmatę wyjebaną, kurwa, na trawie i po 10 zł to będą brali, kurwa, reklamówkami. Kurwa, jak wezmą po 10 zł 30 sztuk, a ty im powiesz, że panie, to jak będziesz pan 30, to po 8 zł, to kurwa, jeszcze pójdą sobie kupić reklamówkę, kurwa, kolejną. Bo wszystko, co jest po dychę, poniżej dychę na targu staroci, to jest, kurwa, okazja. A jak leży to na Allegro za 9 zł, to już, kurwa, nie, to nie jest okazja, kurwa. Nie. To musi, kurwa, jeszcze leżeć, a spadnie do 6, nie? Więc powiem wam, że taniochy za 10-20 zł, no to lepiej, kurwa, wysypać na jakimś Będzinie czy na jakichś Mysłowicach, wysypać to, kurwa, w PiS dziecku, ziwa, i reklamówkami sprzedawać. Będą brać. Kurwa, jakbyś się poszło nawet do jakiegoś handlarza i mu zaproponowało po 10 zł od sztuki filmy czy gry. Nieważne co. Kurwa, po 10 to bierze wszystko, nie? Ale jak już wystawiasz na Allegro, to analiza. Kurwa, 10 zł. 10 zł, kurwa. Ja pierdolę. I owszem, nie oferuję żadnego smarta czy tam inny, bo nie oferuję tego, ale wysoka kosztuje 10,95, tak? To, moi drodzy, można wziąć tych sztuk, tych gry różnych po 10, po 9 zł, nie wiem, 10. I z wysyłka jest jedna, rozbija się po złotówkę, na złotówkę na każdą sztukę, to i tak płacisz 10 zł od sztuki, to dalej jest, kurwa, za drogo? Dlaczego pan nie oferuje smarta, kurwa, przy wysyłce, przy grze wartej 9 zł? No ja pierdolę, kupi ich 10, liczą po złotówce, tylko do gry dodatkowo, bonusowo, doliczoną kwotę złotóweczkę. No. I wtedy wyjdzie ci i tak 10 zł, czy 9 zł za grę. Grubo? No nie wiem, czy grubo, nie, to chyba nie jest grubo, nie? Czy jest grubo? Jest, bo nie kupują. Więc, moi drodzy, proste pytanie, bo widzicie, frustracja jest przejebana. No i to jest nie tylko moja frustracja, to jest frustracja wielu ludzi handlujących, a jak zauważyłem, jak usunąłem te moje rzeczy, to powiem wam, że naprawdę zrobiło się na niektórych działach puściutko, nie? Puściutko, moi drodzy. Ale cóż, no, będę pokazywał rzeczy na Instagramie, będę pokazywał rzeczy na YouTubie. Czasem będzie można mnie na jakichś giełdach, czy o Będzinie, czy na Mysłowicach, czy czasami można nawet na Warszawie spotkać. I tam zawsze będzie można oczywiście coś nabyć, ale można też oczywiście się do mnie odezwać prywatnie, jak coś was zainteresuje, czy to z Instagrama, czy to z YouTuba. I wtedy, wiadomo, można się z ceną jak najbardziej dogadać. Dzisiaj pokażę wam 6 rzeczy. Jeżeli któraś z tych rzeczy was zainteresuje i macie konkretną ofertę zakupu, ja zapraszam. Konkretną ofertę. Nie interesują mnie wyceniacze, domorośli, kurwa, kolekcjonerzy, którzy w życiu tej gry, kurwa, w rękach nie mieli jednej czy drugiej, tylko konkretne osoby, moi drodzy, które naprawdę widzą tytuł, chcą go mieć w swojej kolekcji tu, kurwa, i teraz i piszą komentarz albo dzwonią do mnie z konkretną ofertą w oparciu, dlaczego tyle dajesz, po prostu tyle, no, chcę, dam tyle, ponieważ tyle, nie? I jeżeli oferta nie będzie kpiną, to myślę, że zawsze idzie dogadać. Na tym to właśnie będzie polegać, moi drodzy, bo wielu jest domorosłych oceniaczy wartości, którą określiłeś. Ceny, kurwa, że za drogo, że tyle to się nie da, że za tyle to można kupić nie wiadomo co. No, wiele rzeczy jest wartych tyle, ile są po prostu warta. Czy warta, nie wiem, czy że auto warte jest tyle, co dom, czy gra jest warta tyle, co auto, czy, kurwa, znaczek jest warty tyle, co kogoś
cały rok, kurwa, życia z opłatami, ze wszystkim, no sorry. Są pewne rzeczy, które mają taką wartość i nic na to nie poradzisz. Ty, czy kurwa ktokolwiek. Więc moi drodzy, dziś pokażę wam te właśnie 6 rzeczy, które na Allegro już nie wylądują. Ale oczywiście, jeżeli ktoś konkretnie zainteresowany, ja bardzo chętnie zobaczę w komentarzu propozycję cenową, ewentualnie prywatnie telefon, gdzie też można zadzwonić, przyjść do mnie osobiście na sklep i jak najbardziej można mi coś zaproponować. Natomiast no, te 6 gier, które wam teraz pokażę, te pierwsze 6 gier z tej serii, to będą tam, będzie więcej tych filmów, to te pierwsze 6 gier w pierwszym odcinku, mojej drodze, tego pokazywania, osiągnęły już takie apogeum cenowe niskości na naszym polskim, rodzimym Allegro, że jak ja bym już naprawdę niżej zszedł z tymi cenami, to nie ma sensu. To ktoś wskupie mi w zagranicą, w Niemczech na przykład, da więcej. Wskupie. Abstrakcja, nie? Dlatego, moi drodzy, też najfajniejsze będzie to, że pewnie te 6 gier, które wam pokażę, niewielu z was ma w kolekcji. Wielu widziało, wielu słyszało, wielu chciałoby zamacić, ale nawet nie macało. A jest was na dzień dzisiejszy prawie 850. Jestem ciekawy, ilu z was tu z 850 ludzi będących widzami tego kanału ma w kolekcji którąś z tych gier. Dokładnie w tym stanie, w tym wydaniu, w tym języku. Są ciekawe. Też moi drodzy, wstęp zakończony. Przechodzimy do pokazywania tych właśnie 6 gier, które no na Allegro się nie pojawią, ale jak najbardziej czekają na swojego nowego pana, klienta, nabywcę. Pierwszą grą, moi drodzy, będzie owa Terranigma. Terranigma na konsolę Super Nintendo. Wydanie europejskie. Gra ta, moi drodzy, jest jedną z niewielu gier, które nie pojawiły się w Stanach Zjednoczonych. Tak, ta gra nie ma wydania amerykańskiego, ma tylko i wyłącznie japońskie oraz europejskie, gdzie europejskie wydane zostało w języku angielskim, bo cartridge był regionalizowany, więc jakim języku kupić cartridge, jest tylko w tym jednym języku. Najtrudniej dorwać właśnie wydanie angielskie, ponieważ, moi drodzy, wydanie angielskie tej gry było numerowane. To jest też bardzo ważna sprawa. Było ono numerowane na wkładce. Tutaj było numerowane. Napis oczywiście. Numerowany Terranigma i numerowane to wydanko, moi drodzy, jest. Moje wydanie zawiera tylko i wyłącznie wkładkę oficjalną, tą właśnie numerowaną. Oraz pudełko, które ma także jakąś wadę, ponieważ wadą jest to, że jest troszeczkę przedarte. Tutaj, moi drodzy, na tyle. I moi drodzy, gra ta osiągnęła cenę u mnie na Allegro 1186 zł. To była najniższa oferta w ostatnim półtorej roku, bo wcześniej jakieś tam była nawet poniżej 1000. Ale w ostatnim półtorej roku osiągnęła cenę 1186 zł, moi drodzy. Gdzie najtańsza eBayowa w tym właśnie okresie to były ceny powyżej 2000 zł za komplet. Czyli z instrukcją jeszcze. Wiadomo, że są wydania niemieckie tej gry. I one są tańsze. Niemieckie komplety chodzą po 1000 zł. Sam cartridge chodzi po 200-250 na eBayu. No i moi drodzy, paradoks też polega na tym, że przez okres, od którego ja tę grę wystawiam, parę lat, ale mówmy o okresie ostatniego półtorej roku, nie pojawiła się na Allegro ani jedna sztuka w wersji angielskiej, nawet samego kartridża. Już nie mówię o pudełku, tam o komplecie. Bo mój kompletny nie jest, ale wiadomo, pudełko jest angielskie i jest to wersja angielska. Także pojawiło się tylko się pojawiały moje odzy wersje niemieckie, natomiast wersji angielskich nie było ani jednej. Na eBayu także pojawiają się one w ilościach 3, 4, 2 sztuki w danym momencie. W cenach powyżej właśnie 2000 zł. Więc, moi drodzy, jeżeli 1186 zł na Allegro było zbyt wielką ceną, Retrosektorowi też zaproponowałem cenę w miarę rozsądną pod kątem dostępności tej gry, to cóż, no chyba już niżej być na tym portalu nie może. Oczywiście wtedy też miałem pewnej weryfikacji, jakie są aktualnie ceny, więc sobie to zweryfikowałem i, moi drodzy, no trochę mnie jebło.
Mówię, kurde, coś jest nie teges, nie? Bo ktoś mógłby spokojnie za 1186 zł kupić, wystawić ją za 1800 i tak byłby najniższy na eBayu i pewnie by sprzedały jeszcze, jakby powiedzmy, odejmując nawet te 25%. Moi drodzy, opłat zarobił przynajmniej z 250-300 zł. No ale nie, nawet zarobkowo ktoś się pomyślał. Życie. 1186 zł, w sumie podzę praktycznie 50% wartości tej gry. Była ona dostępna przez dłuższy czas, ładnych parę miesięcy. Obserwowało to 20 osób, moi drodzy. Cóż, niestety do Cheeriosów dodawać jej nie będę. Przykro mi. Kolejna gra, moi drodzy. Idąc na fali Super Nintendo, moi drodzy, i gier, które nie zostały wydane także w Stanach Zjednoczonych, to jest to, moi drodzy, Dragon Ball Z Hyper Dimension. Gdzie, moi drodzy, ta gra jeszcze jest bardziej pokopaną akcję, ponieważ tytuł ten pojawił się tylko i wyłącznie na rynku, z tego co wiem, francuskim i nigdzie indziej. Czyli tylko i wyłącznie rynek francuski w Europie w wydaniu PAL, plus oczywiście wydanie japońskie, region japoński. Dlaczego? Nie wiem, pewnie możliwe dlatego, że w Francji w tamtych czasach Dragon Ball był tak popularny, że zdecydowano się tą grę właśnie wydać tylko na tamtym rynku, tylko we Francji. Chociaż prawda jest taka, wiadomo, każdy, kto się interesował anime, wie, że większość anime w Polsce puszczanych było właśnie z Francji, bo tam to była taka jakby europejskie epicentrum zainteresowania właśnie mangą i anime. Tam było praktycznie wszystko, nie? Więc, moi drodzy, jest to gra, która w wydaniu PAL dostępna jest tylko i wyłącznie we Francji. Więc rynek niewielki, jeżeli chodzi o dostęp, o ilość wyprodukowanych sztuk. Tylko tamten rynek i w PAL-u tylko tamto, moi drodzy, można do tej pory było dostać oficjalnie. Oczywiście wiadomo, jeszcze jest japońska wersja. To jest zupełnie inny tytuł pod kątem wartości. Moi drodzy, kompletne wydanko, tu nie będę otwierał, jest kompletne wydanko z instrukcją, z cartridge'em, ze wszystkim, co powinno być. Pudełeczko jest niezniszczone, jest kompletne w pełni. eBayowe wartości tej gry to jest od 1800-1900 w górę. Takie ładne, kompletne pudełeczko chodzą w granicach 2-2,5. Ta gra także osiągnęła kwotę 1050 zł na Allegro. 1050 zł. Obserwując typu chyba z 8. Moi drodzy, Akira Toriyama nie żyje. Wiedzmy teraz, w tym momencie, wiadomo, to będzie etap postępowy, ale wiele rzeczy z twórczości Akiry Toriyamy, czy to gry, czy to komiksy, wydanych, moi drodzy, w nakładach niedużych, albo na jakiś określony rynek, będą rosły wartościowo. I ta gra także leżała na aukcji u mnie na Allegro, na ofercie Kup Teraz, moi drodzy, za praktycznie pół ceny. Pół ceny. Bo przez okres tych właśnie półtorej roku, jak przeleciałem sobie price chartinga w tym, przez to ostatnie, powiedzmy, ten czas, ten rok czasu, półtorej roku, nie pojawiła się ona na eBayu w niższej kwocie niż 1700 zł. Także, moi drodzy, 1050 zł wzbudziła zainteresowanie obserwujących. Ale no niestety nikt nie jest zainteresowany na naszym rynku Dragon Ballem. Jednym z najrzadszych Dragon Balli, wydanych tylko i wyłącznie w PAL-u we Francji. Cóż. Jak ktoś zainteresowany, zapraszam o konkretną kwotę w komentarzu, ewentualnie telefonicznie, prywatnie, w sklepie, jak wolicie. Gra jest zatem dostępna w sprzedaży, ale na Allegro się już nie pojawi, ponieważ nie ma po co. No, jak 1050 zł było za dużo, no to cóż, na twojej drodze, nie bądźmy śmieszni. Idąc, moi drodzy, falą Dragon Balla, Dragon Balla, mamy sobie, moi drodzy, Budokai trójeczkę. Dragon Ball Z Budokai 3. W wydanku limitowanym. Nie jest to okładka w języku angielskim, to są dwa różne języki, jest tutaj holenderski i francuski. Natomiast, moi drodzy, jest to bardzo unikalne wydanie, ponieważ tylko w tym wydaniu europejskim, limitowanym, jest dostępny dubbing w języku japońskim. Gdzie wszystkie inne wydania Dragon Ball Budokai Trójki nie mają możliwości wyboru języka japońskiego. Obwoluta, moi drodzy, w bardzo fajnym stanie. Niezniszczona, nie nic. Jest sobie, moi drodzy, kompletnik, tutaj w tym momencie to Collector's Edition, płytka, instrukcja, moi drodzy, jest wszystko.
Moi drodzy, gra ta osiągnęła apogeum także na Allegro u mnie, będąc w pewnym momencie wystawioną chyba za 232 zł. Gdzie, moi drodzy, przez ten okres czasu same takie wydanko, bez tej obwoluty limitowanej, chodziło ponad 300-400 zł. Z obwolutą. Najniższe wartości wydania z francuskim językiem i holenderskim zaczynały się od 600. Brytyjskie to jest w ogóle absurd, nie? Dostać się nie da. To już nie chodzi o cenę, ale dostać się nie da. Więc, moi drodzy, niedużo ponad 200 zł należała i także jakoś nie było zainteresowania. W pięknym, niezniszczonym stanie. Oczywiście wiadomo, Toriyama nie żyje. Limitowany na nakład. Tylko w tej wersji europejskiej można mieć angielskie napisy i japoński dubbing. No i cóż, apogeum niskości ceny było osiągnięte chyba naprawdę już na abstrakcji totalnej. Oczywiście jest możliwość zakupu. Ale jak wiadomo, tylko i wyłącznie zdecydowane osoby, konkretne oferty. Można pogadać. I z tego, co widziałem, to przez półtorej roku chyba nic się nie pojawiło także. Także jedna oferta, jaka była, chyba z 7 osób się patrzało na to. Cóż, widocznie Dragon Ball u nas w Polsce nie jest tak popularny, jak mi się wydawało, bo ja pamiętam moje czasy, jak było RTL 7 i moi drodzy wszyscy o 16, jak leciał Dragon Ball Z, normalnie na RTL 7 pustka była na osiedlu. No cóż, widać, nie przekłada się to na zainteresowanie dość limitowanymi grami z tej serii, moi drodzy. No cóż, lecimy dalej. Kolejną rzeczą, moi drodzy, będzie Mario Party 6. Jest to pierwsza część Marianka wydana z tym mikrofonem. Piątka jeszcze nie była z mikrofonem. Moi drodzy, w kartoniku z polskiego wydania, czy dystrybucja polska, bo jest naklejeczka po polsku, aczkolwiek wiadomo, wydanko jest angielskie full. Jest sobie sticker, czyli nigdy nie była otwarta. Czyli wiadomo, że w środku gra jest nietknięta. Nadaje się w 100% do gradingu na 100%, ponieważ nigdy palcami nawet kurwa nie dotknął. Pudełko trochę pohardatane, ale wiadomo. Moi drodzy, jakby ktoś wyjął stąd grę w rękawiczkach, wpakował do jakiegoś czegoś i wysłał to do gradingu, dostałaby pewnie okolice 90 stów. Bo nie była nigdy macana. Od momentu, jak została tam zapakowana przez fabrycznie, przez kogoś tam. I moi drodzy, ta gra w gradingu, nie karton, tylko tamta w gradingu, to są okolice 8-9 tysięcy, jak wiadomo, gry z Nintendo, GameCube'a, z Marianem. Ten jeszcze tytuł był wydany w bardzo niewielkim nakładzie w tym kartoniku. W ogóle Mario Party miały niewielkie nakłady, ale 6, 7 to już w ogóle. To, moi drodzy, ona miała, wystawiona była w pewnym momencie na Allegro. Ja nie wiedziałem, że ją za tyle tam leży, bo tak nie zwracałem uwagi, ale jak potem spojrzałem, kiedy już zacząłem to te rzeczy moje tam przebierać, 1600 zł. 1620 chyba, czy 1680, nie wiem, jakoś tak. Moi drodzy, tej gry najwyżej nie ma w języku angielskim nowej zafoliowanej, jest tylko jedna zgradowana za prawie 10 kafli, czy tam ponad. Gradowane te, jak mówiłem, wewnętrzne z paskiem Nintendo nietykane chodzą w granicach 90, chodzą po 7000. To było wystawione, moi drodzy, za 1600. Już nie wiem, kurwa, co by się musiało wydarzyć, żeby ta gra, bo one używane w tym kartoniku we wszystkim chodzą po 1000 zł. To jest nówka za 1600 była. Ta cena już nie wróci. Moi drodzy, jak ktoś jest zainteresowany sensownym ofertą, zapraszam, ale 1600 zł to, moi drodzy, było wystawione. Nie wiem, co mogę wam powiedzieć. Nie wiem. Mario Party 6. Ktoś zainteresowany? Kolejna gra, moi drodzy, to będzie Einhander. Einhander w wydanku amerykańskim. Gra od Squaresoftu, jedyny szmups od Squaresoftu z fajną graficzką, taką 2,5, lekko 3D. Bardzo znany na naszym polskim rynku, bo wiele ludzi o nim pisało, że chciałoby w kolekcji, to drogi tytuł, że kosztuje kafla i w ogóle. Moi drodzy, płytka nie jest może w perfekcyjnym stanie, ale jest sprawdzona i działa. Jest instrukcja, jest okładka, jest wszystko. Gra chodzi w granicach 8-9
stów, tysiąca złotych w górę, w różnym stanie. Same płótki chodzą w granicach, moi drodzy, 400-500 zł. I moi drodzy, raz w najlepszym wypadku ona była wystawiona za 300 chyba 20 zł. No, w związku z tą grą paradoks polegał na tym, że miała praktycznie zerowe zainteresowanie, chyba tylko jedna osoba to obserwowała. 320 zł była wystawiona, moi drodzy, i na Allegro pojawiła się sztuka, która była konkurencyjna inna. Tyle, że ta konkurencyjna sztuka kosztowała 1600 zł. Ta była za 320. Z racji swojego stanu, bo ten stan nie jest bardzo jakiś rewelacyjny, jest po szlifierce, ale przeszedłem całego dzieła, nic się nie zawiesza, moi drodzy. I za 320 nie spotkała swojego klienta, swojego pana przez prawie rok. Ponad rok. No. Także wiecie, sama książeczka z tej gry jest po 250 zł na eBayu, nie? A tu był za 320 działający normalny komplet. Już mówię o wysyłkach ze Stanów Zjednoczonych, już nie mówię o VAT-ach, które się płaci zawsze w momencie, jak się kupuje ze Stanów, bo tam jest Global Shipping Center i trzeba to od razu płacić, nie? Jeden z najdroższych szmupsów na PSX-a w wydaniu amerykańskim, no cóż. 320 zł miał, ale tej ceny już nie będzie, to też nie dopatrzyłem. Bo potem jak się zorientowałem, to wydanka amerykańskie w stanie dopuszczającym do takim, powiedzmy, jakimś tam sobie do przyjęcia były po 8-900, nie? No i moi drodzy, na koniec majstersztyk, czyli Chrono Trigger. Moi drodzy, Chrono Trigger, wydanko amerykańskie. Najbardziej zajebisty projekt, który ujrzał światło dzienne w połączeniu Squaresoftu oraz kreski Akiry Toriyamy, gdzie dosłownie sam Chrono wygląda jak jakaś tam forma Super Saiyana z Dragon Ball. Ta dziewczynka wygląda jak Bulma, nawet w tym swoim tu kubraczku, moi drodzy. Także każda z tych postaci, ten stworek wygląda jak stworek, którym walczył mały Son Goku w normalnym Dragon Ballu pierwszej serii, z tymi smoczkami. Totalnie pierwsze wydanie Chrono Triggera, które, moi drodzy, ma instrukcję, ma pudełeczko, ma wszystko, nie ma tylko i wyłącznie tych mapek. Mapki da się osobno teraz kupić, bo są spokojnie dostępne po 300-400 zł. Moi drodzy, wydaje mi się, że gra ta po śmierci Toriyamy może być jeszcze bardziej hardkorowa do zdobycia, z tego powodu, że jest to najbardziej rozpoznawalny produkt, którego rysował Toriyama. Który doczekał się, moi drodzy, różnych remake'ów, reedycji na DS-a, na PSX-a z filmikami i różnego rodzaju innymi tam bajerami. Niemniej to jest to totalnie pierwsze wydanie, tylko wydane w Stanach Zjednoczonych oraz w Japonii. I jego cena u mnie była za 2000 chyba 190 zł. I nie zyskała zainteresowania, gdzie, moi drodzy, same kartridże tej gry z wszystkimi opłatami, oryginalne oczywiście, nie mówię o reprodukcji, tylko ładny, normalny kartridż z fajnym labelem, niezniszczonym, chodzi w granicach 1500-600 zł. Osobne pudełka, jak są do tej gry wystawione, bez instrukcji, samo pudełko z wkładką chodzą po 1200. Instrukcje chodzą po kafla. Mapki, jak mówiłem, po 400-500 zł, czasami więcej. Zależy od tego, jaki, ale z reguły 400-500. Moi drodzy, 2100 coś tam złote ona stała. Chyba z 4 osoby obserwowały i no nikt się Chrono Triggerem u nas nie interesuje chyba. Dalej jest to twórczość Toriyamy, dalej kreska Toriyamy, dalej jeden z najbardziej wypasionych RPGów. No ale niestety. Pomimo, że stał w naprawdę niskiej cenie, tu akurat kontrolowałem tą cenę przez chwilkę, bo mówię, dobra, zobaczymy. To przez ten czas nie zyskała ona zainteresowania. Także, moi drodzy, jak ktoś zainteresowany, oczywiście zapraszam do konkretnego
konkretnej, sensownej, poważnej rozmowy. Natomiast na ten tytuł też, moi drodzy, nie widzę sensu, żeby miał się kiedykolwiek na Allegro pojawić, bo po prostu nikt go nie chce. Albo go chce, ale wiecie, no nie wiem za ile, za 800 zł? Czyli to... Także, moi drodzy, taki to był filmik dzisiaj. Film, przekaz. Na sam koniec mam jedno pytanie. Powiedzcie mi, ilu kurwa z was ma którąś z tych 6 gier w swojej kolekcji?